Kamila Bednarek, kredki. W pokoiku, na biureczku, w kartonowym pudełeczku leżą kredki kolorowe. Do zabawy są gotowe. Gdy my wychodzimy z domu, to te kredki po kryjomu z pudełeczka wyskakują, hop, na kartkę i rysują. Każda pierwsza chce malować, tworzyć, kreślić, kolorować. Wyskoczyła już niebieska i na kartce pierwsza kreska. Za nią pędzi już zielona, trochę jakby przestraszona. Trawę pewnie narysuje, za nią żółta się szykuje. Fioletowa, czarna, biała, każda coś od siebie dała. A gdy skończą, podziwiają, jaki piękny obraz mają. Kiedy wychodzimy z domu, nasze kredki po kryjomu z pudełeczek wyskakują, hop, na kartkę i malują. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.